Witam serdecznie, tym razem chciałem wszystkim przybliżyć grę zatytułowaną Bounty Train. Jeżeli ktoś obserwuje mój kanał, to zapewne wie, że interesują mnie gry o tematyce kolejowej. Przede wszystkim wszelkiej maści strategie ekonomiczne, ale zawsze, gdy w tytule pojawia się słowo pociąg, z przyjemnością zapoznaję się z taką grą. Nie inaczej było tym razem. Jednakże Bounty Train w żadnym wypadku nie można zakwalifikować jako gry typowo ekonomicznej. Aczkolwiek zarabianie jak największej ilości gotówki jest jednym z jej kluczowych aspektów. Z czym zatem mamy do czynienia? Gra ta jest nowatorską mieszanką kilku znanych i lubianych gatunków, a możemy w niej odnaleźć cechy charakterystyczne dla. Po pierwsze, kolejowych gier ekonomicznych. Do naszej dyspozycji oddany zostaje tytułowy pociąg. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko jeden pociąg stoi podstawową różnicą w stosunku do kolejowych tajkunów, w których rozbudowujemy imperium przewozowe. Tutaj śmigamy swoim pociągiem po mapie i oczywiście świadczymy usługi przewozowe w postaci przewozu pasażerów lub towarów, a czasami przesyłek specjalnych związanych z wykonywaniem jakiejś misji. Jeżeli chodzi o przewozy towarowe, możemy kupować wybrane towary i sprzedawać je w innych miastach, zarabiając na różnicy cen lub wykonywać zlecenia dostępne w ratuszu każdego z miast. Zlecenia są bardziej opłacalne, ale jest jeden kluczek. Żeby podjęcie się danego zlecenia było możliwe, należy spełnić pełne warunki. Przede wszystkim należy mieć odpowiedni poziom nastawienia danego miasta do naszej osoby i oczywiście dysponować odpowiednią przestrzenią ładunkową oraz posiadać licencję dla danej trasy, ale o licencjach będzie mowa później. Jeżeli miasto zleca przewiezienie 10 jednostek towaru, musimy mieć w pociągu możliwość załadowania 10 jednostek. Przewiezienie towaru w dwóch rzutach, każdy po 5 jednostek, nie jest możliwe. Przewozy stanowią źródło 99% naszych przychodów, z tym, że dochody w znacznej części przeznaczamy na zgoła inne cele, niż to zazwyczaj ma miejsce w grach ekonomicznych. Po drugie, pojawia się pierwiastek gier przygodowych, który sprowadza się do linii fabularnej kampanii. Wszystko rozpoczyna się od tego, że zostaje zamordowany ojciec bohatera, którym przyjdzie nam grać, a przed nami pojawia się zadanie w postaci uratowania pozostawionej przez niego spuścizny, którą jest nic innego jak kampania kolejowa. Oczywiście nie mogło zabraknąć czarnego charakteru. Pewien baron kolejowy próbuje przejąć kontrolę nad firmą zbudowaną przez ojca. W dalszej części gry staramy się zgromadzić większościowy pakiet akcji firmy, który pozwoli nam przejąć władzę. Z tym, że nie odbywa się to przez kupno akcji na giełdzie, a przez realizowanie zadań. W pierwszej kolejności przyjdzie nam odszukać rodzeństwo, których każde posiada jakiś pakiet akcji. Jak się trudno domyślić, samo odszukanie rodzeństwa nie wystarczy. Każdy z nich ma jakieś kłopoty i zanim wejdziemy w posiadanie akcji, będzie się trzeba uporać z różnymi problemami. Żeby nie było za łatwo, nasz przeciwnik również zdobywa kolejne pakiety akcji, co sprawia, że musimy się spieszyć. Po trzecie, pojawia się element RPG polegający na tym, że tworzymy drużynę pomagających nam osób. To znaczy, że od czasu do czasu można spotkać kogoś, kto za odpowiednie wynagrodzenie zgodzi się dla nas pracować. Dodatkowo, nasz bohater oraz towarzyszące mu osoby zdobywają doświadczenie i kolejne poziomy pozwalające rozwijać ich umiejętności bojowe, ale nie tylko. Każda z postaci może wyuczyć się trzech umiejętności i oprócz bojowych, jak władanie rewolwerami czy karabinami, są również takie umiejętności jak naprawy, targowanie się czy leczenie. Nie zabrakło możliwości wyposażania naszej drużyny w różne ekwipunek, np. lepszą broń czy przedmioty jednorazowego użytku, chociażby lekarstwa albo dynamit będący niczym innym jak prymitywnymi granatami. Skoro już zahaczyłem o tematy związane z walką, to po czwarte mamy pierwiastek taktyczny polegający na walce, która odbywa się w czasie rzeczywistym, ale z aktywną pauzą, w czasie której można wydawać naszej drużynie różne polecenia. Wszystkie walki, jakie dotąd toczyłem, odbywały się w pociągu, więc nie wiem, czy pojawia się w grze opcja walki na otwartym terenie. Generalnie, w trakcie podróży, może dojść do napadu bandytów tudzież Indian, a co za tym idzie, przyjdzie nam się bronić. W takich starciach można zwyciężyć na dwa sposoby. Pierwszym, najbardziej oczywistym jest wyeliminowanie wszystkich napastników. Natomiast drugim jest ucieczka. Po prostu, jeżeli uda się nam bronić pociągu przez czas wymagany do przejechania określonego z góry dystansu, ucieczka kończy się powodzeniem. Szkopuł w tym, że aby pociąg jechał, musimy oddelegować do parowozu jednego członka naszej drużyny, który zamiast walczyć będzie palił po tykłach. Czasami zdarza się, że opcja ucieczki jest nieaktywna przez jakiś czas, ponieważ na torach znajduje się przeszkoda, a dopiero po tym jak zniknie, co następuje na przykład po 3 minutach, można próbować ucieczki. System walki posiada sporo urozmaiceń, a w tym możliwość używania umiejętności postaci, które po użyciu stają się na jakiś czas nieaktywne, używanie specjalnego ekwipunku, konieczność gaszenia pożarów, które mogą wybuchnąć w pociągu, używanie przyspieszenia lokomotywy lub w przypadku przeciwników atakujących konno gwizdka puszącego zwierzęta.
Natomiast jeżeli walczymy z jadącego pociągu, konieczność zwracania uwagi na ograniczenia prędkości, których przekroczenie jest możliwe, ale wiąże się z uszkodzeniami pociągu. Jeżeli mowa o uszkodzeniach, nie są one automatycznie naprawiane po zwycięskiej potyczce. Konieczne jest zawitanie do zajezdni i dokonanie wymaganych napraw, co oczywiście kosztuje i zabiera cenny czas. Ewentualnie możemy podróżować uszkodzonym pociągiem, ale to z kolei obniża maksymalną prędkość podróżowania i oczywiście w czasie kolejnej walki już na start pociąg będzie uszkodzony. Podobnie jest w przypadku naszej drużyny. Żeby wyleczyć rany, należy odwiedzić szpital lub użyć przedmiotów leczących jednorazowego wykorzystania. Wcześniej była mowa o pieniądzach, które nie są wydatkowane na rzeczy typowe dla tajkunów. Zatem na co idzie zarobiona gotówka? Jest tego naprawdę sporo. Lwią część dochodów pochłaniają ulepszenia pociągu. Możemy kupować coraz mocniejsze lokomotywy, a to z kolei sprawia, że pojawia się możliwość podczepienia większej ilości wagonów lub wagonów o większej pojemności. W grze dostępne są trzy rodzaje wagonów, każdy z wagonami o różnej pojemności. Wagony pasażerskie i towarowe nie są niczym nadzwyczajnym, ale trzeci rodzaj jest specyficzny, wagony mieszkalne, których ilość determinuje liczbę członków naszej drużyny. Po prostu każdy wynajęty przez nas bohater musi mieć miejsce w pociągu. Co prawda możemy posiadać więcej wynajętych bohaterów niż miejsc, ale wtedy część z nich musi pozostać na jakimś dworcu do czasu, aż zwiększymy pojemność pociągu lub zdecydujemy się na wymianę bohatera. Oprócz tego, że możemy kupować nowe lokomotywy i wagony, istnieje również możliwość ich ulepszania, np. zwiększenia mocy lokomotywy czy opancerzenia pociągu, ale oczywiście wszystko kosztuje. Kasę wydajemy również na konieczne naprawy pociągu i leczenie członków drużyny. Sporo kosztuje wykupywanie licencji na podróżowanie danymi połączeniami. Na szczęście jest to wydatek jednorazowy, ale na początku posiadamy licencję pozwalającą podróżować tylko między dwoma miastami. Dokładając do tego początkowe zasoby gotówki, na samodzielne wykupienie pierwszej licencji przyjdzie nieco poczekać. Wynajęcie bohaterów do drużyny też stanowi spory wydatek. Dobrze, że jak już raz otrzymają honorarium, nie trzeba im więcej płacić. Z drugiej strony zabity bohater jest zabity i jedyne co można uczynić, to wynająć kogoś nowego. Natomiast jeżeli zginie nasza główna postać, zostaje przydać ostatnio zapisany stan gry. Pieniądze są też potrzebne na zakup ekwipunku lub przedmiotów potrzebnych do wykonania misji. Przykładowo, za udzielenie potrzebnej pomocy ktoś może nas poprosić o chociażby parę dobrych butów. Nie ma wtedy wyjścia, trzeba udać się do miasta, w którym znajduje się odpowiedni sklep i te buty zakupić. Dodatkowa trudność polega na tym, że warunki misji niekoniecznie będą opisywać, w jakim mieście te buty są do nabycia i albo będziemy szukać po omacku, albo jeżeli mamy szczęście, wcześniej widzieliśmy te buty w ofercie i pamiętamy, gdzie to było. Co do kosztów rzadziej się pojawiających lub stosunkowo niewielkich, można wymienić kary za niezrealizowanie misji, prenumeratę gazet w konkretnych miastach, odsetki od zaciągniętych kredytów i koszty węgla spalanego przez lokomotywę. Z karą mamy do czynienia, jeżeli nie wykonamy misji zleconej przez ratusz w przewidzianym czasie. Natomiast prenumerata to wydatek kilkunastu dolarów na miesiąc czasu gry. W zamian nie musimy znajdować się w mieście, gdzie prenumerujemy gazetę, żeby sprawdzić aktualne ceny sprzedawanych i kupowanych tam towarów. W przeciwnym razie podawane są ceny z ostatniej wizyty w tym mieście. Kilkanaście dolarów to niby niedużo, ale jeżeli chcielibyśmy prenumerować gazetę w każdym z miast, robi się już spora kwota. Dlatego zwłaszcza na początku warto prenumerować gazety tylko w większych miastach. O odsetkach i węglu nie ma co mówić, ponieważ związane z tym koszty są dla każdego oczywiste. Generalnie posiadanie odpowiednich zasobów gotówki jest kluczowe dla zrealizowania postawionych przed nami celów. I w czasie rozgrywki zmuszeni jesteśmy umiejętnie balansować między czasem poświęconym na ich gromadzenie, a realizowaniem kolejnych misji fabularnych, te zasoby uszczuplające. Oczywiście z tyłu głowy należy mieć świadomość, że nasz przeciwnik nie próżnuje i jeżeli skupimy się wyłącznie na zarabianiu kasy, koniec końców nie zwyciężymy w grze. Dlatego ważne jest realizowanie jak najbardziej intratnych przewozów, tak żeby ten aspekt rozgrywki pochłaniał jak najmniej czasu gry, co pozwoli zaoszczędzony czas pożytkować na wykonywanie zadań związanych z fabułą. Na koniec chciałem wspomnieć o wydarzeniach losowych i misjach niezwiązanych z fabułą. Niekiedy przy torach pojawiają się np. obozy wojska i możemy się w takich obozach zatrzymać, podejmując tam dostępne działania. Występują też mocne wahania cen towaru wywołane jakimiś wydarzeniami. Zdarza się też, że ktoś poprosi nas o pomoc lub złoży nam jakąś propozycję nie do odrzucenia. Od nas zależy, czy poświęcimy tym osobom swój czas. W każdym razie, czasem możemy za nasze działania otrzymać fajne nagrody, a czasem wprost przeciwnie. Oprócz tego w jednym z miast może zostać ogłoszona aukcja, na której możemy kupić jakiś zakład przemysłowy, który będzie produkował dany rodzaj towaru. Oczywiście towary będzie można sprzedać i czerpać z kupionego zakładu dochodu. Nie brakuje też szczególnie słynnych bandytów, którzy mogą rozbić obóz przy jednej z linii.
z jednej strony możemy na takiego bandytę wziąć kontrakt, ale z drugiej są to bardzo ciężkie walki z dużą liczbą przeciwników. Co gorsza, zanim poradzimy sobie z bandytą, dana linia jest trefna, ponieważ trzeba będzie płacić haracz za przejazd lub podjąć walkę z bandytami. W sumie im dalej w las, tym więcej zaczyna się w grze dziać. Dlatego warto przetrwać początek, gdy nasze możliwości są ograniczone. Późniejszy etap gry wynagradza wcześniejsze monotonne ciłanie każdego grosza. Podsumowując, Bounty Train jest wciąż w fazie wczesnego dostępu i pewnie znalazłoby się sporo rzeczy, które można by w grze poprawić lub rozbudować, ale już teraz jest to tytuł potrafiący zachęcić do gry. Kolejną sprawą jest fakt, iż jest to tytuł dosyć specyficzny, a już na pewno w przeciwieństwie do typowych mordobić przy użyciu mniej lub bardziej zmyślnych środków masowej zagłady, przeznaczony dla raczej wąskiego grona odbiorców. Zwłaszcza, że gra do łatwych nie należy. Nawet na normalnym poziomie trudności przyjdzie nam nieraz uładować wcześniejszy zapis gry. Jednak biorąc pod uwagę, że na dzień dzisiejszy można Bounty Train kupić za jakieś 40-50 zł, w mojej opinii tej ceny jest z pewnością warta. Pozdrawiam, Mefiston. Standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału, jak również zgłaszania ewentualnych propozycji gier do zrecenzowania. Niewykluczone, że mogę je posiadać w swojej kolekcji i przygotowanie recenzji będzie jak najbardziej możliwe.